sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Mariusza Malinowskiego. Stawił się oskarżony, doprowadzony z aresztu. Lat 28, zamieszkały w Sosnowcu. Właściciel salonów kosmetycznych i punktów z solariami. Dotychczas niekarany. Dziękuję, proszę usiąść. Otwieram przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, panie sędzie. Oskarżam Mariusza Malinowskiego o to, że w dniu 2 lutego 2011 roku w Sosnowcu dokonał średniego uszkodzenia ciała Roxany Młotek i zniszczenia mienia na szkodę Rejmunda Młotka. W dniu przestępstwa oskarżony spotkał się z agentką ubezpieczeniową Roxaną Młotek w kawiarni Moje Marzenie. Podczas tego spotkania Roxana Młotek poinformowała oskarżonego, że nie otrzyma pieniędzy z polisy jego zmarłej żony Marii Malinowskiej i że jej firma zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu próby wyłudzenia ubezpieczenia. Oskarżony bardzo się zdenerwował, złapał stolik i rzucił nim w głowę pokrzywdzonej. Ta upadła na podłogę i straciła przytomność, a oskarżony usiadł na niej i bił ją pięściami po twarzy. Następnie zdemolował lokal należący do Rejmunda Młotka. Pokrzywdzona, Roxana Młotek, doznała złamania kości przegrody nosa, rozcięcia warg, rozcięcia łuku brwiowego, wybicia dwóch zębów i wstrząśnienia mózgu, co skutkowało rozstrojem jej zdrowia na okres powyżej 7 dni. A Rejmund Młotek poniósł szkodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa oskarżonemu grozi karę nawet 5 lat pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo. Proszę, aby oskarżony wstał. Wysłuchał pan aktu oskarżenia. Czy rozumie pan treść zarzutów? Nie, no ja wszystko rozumiem, tylko że Wysoki Sądzie, prawda jest taka, że ja jestem niewinny. Ja bym tej kobiety w życiu nie uderzył, nigdy. I nie zdemolowałem żadnej kawiarni. Wysoki Sądzie, on kłamie. Było tak, jak powiedział pan prokurator. Ale za chwilę udzielę pani głosu. Teraz proszę nie przeszkadzać. Czyli do winy się pan nie przyznaje. Jeżeli ktokolwiek na tej sali jest winny, to ona, ta niby pokrzywdzona przeze mnie, ta pobita, to ona powinna siedzieć na moim miejscu. Jeszcze ten jej braciszek, co kłamie, że mu lokal zdemolowałem. Proszę oskarżonego, pouczam, że ma pan prawo do milczenia. Może pan również składać wyjaśnienia przed sądem. Jaka jest pana decyzja? Będę zeznawał. W takim razie zacznijmy od tego, czy 2 lutego w kawiarni Moje Marzenie spotkał się pan z pokrzywdzoną? Tak, spotkałem się. Czy uderzył ją pan wówczas? Wysoki Sądzie, ja jestem wdowcem. W grudniu zmarła moja żona. Marysia miała wykupioną polisę na życie w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie pracuje ta Młotek. Zresztą ona sama podpisywała z nami tę umowę. No i po tym, jak moja żona umarła, to ja zgłosiłem się do niej. Przedstawiłem wszystkie potrzebne dokumenty i mówię jej, żeby teraz tak załatwiła sprawę, żeby te pieniądze z polisy wpłynęły bezpośrednio na moje konto. Ja przekazałem jej akt zgonu żony, wszystkie inne dokumenty, no wszystko, co tam było potrzebne. No i tak, i spotkaliśmy się w tej kawiarni. Panie Malinowski, czy pan nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, które zadał sąd? Czy 2 lutego w kawiarni Moje Marzenie uderzył pan pokrzywdzoną? Nie wiem, nie pamiętam. No, w szoku byłem. Ja z tą kobietą spotykałem się od miesiąca w sprawie pieniędzy z polisy. Ona mi bez przerwy robiła jakieś trudności. Nie wiem, a to lekarz nie w tym miejscu się podpisał, a to data nie w tym miejscu, a to jakiegoś dokumentu brakowało. No ciągle bez przerwy jakieś trudności. I wtedy tego 2 lutego to po prostu już przegięła. No ale co dokładnie pana zdenerwowało wówczas? Ta Młotek zadzwoniła do mnie i powiedziała, że chce się ze mną spotkać w tej kawiarni. I już na wstępie mówi do mnie, że żadnych pieniędzy z polisy nie będzie, dlatego że oni mają podejrzenia, że moja żona zmarła w inny sposób niż to jest napisane w akcie zgonu. Że najwyraźniej ja po prostu próbuję wyłudzić od nich te 750 tysięcy. No i nie umieszkała dodać jeszcze, że jej firma już skierowała sprawę do prokuratury do zbadania. Jak pan się wtedy poczuł? No nie mogłem w to uwierzyć, no po prostu szlak mnie trafił na miejscu. Ja przez 2 miesiące nie mogłem do siebie dojść po śmierci żony. Rozpaczałem, miejsca sobie znaleźć nie mogłem. Nawet dzieciaka zaniedbałem przez tę cholerną rozpacz. A ona mi wciska kit, że ja kłamię co do okoliczności śmierci mojej żony. Czyli mówiąc krótko, był pan wzburzony tego dnia i dlatego właśnie zaatakował pan panią Młotek, tak? Nie. Natomiast fakt, że to jej towarzystwo ubezpieczeniowe to zwykłe złodziejstwo i nic więcej. Tak, tylko ciekawe, dlaczego ty masz zarzuty o fałszerstwo? Właśnie. Wysoki Sądzie, to jest jakiś gruby wałek. My z żoną regularnie opłacaliśmy wszystkie składki. Pilnowaliśmy terminów. I po co nam to było? Ze mnie zrobiono przestępcę.
I teraz ja siedzę w areszcie, jestem oskarżony o sfałszowanie dokumentów, jestem podejrzany o wyłudzenie pieniędzy z polisy, a jeszcze co najgorsze, oni podejrzewają, że ja być może zabiłem swoją żonę i jeszcze ukryłem jej ciało. Przecież to jest skandal! Ale proszę troszeczkę ciszej. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale no ja kochałem moją żonę, ja ją kochałem nad życie. Nie wiem, to wszystko, co mnie teraz spotyka, mi po prostu brakuje na to słów. Wysoki Sądzie, ja proszę Wysoki Sąd o pomoc. Ja jestem ofiarą tego bezdusznego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zamiast wykonywać swoje obowiązki, to wsadza ludzi za kratki. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Pouczam, że przysługuje panu prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz proszę usiąść, a do barierki poproszę panią pokrzywdzoną. Mamo, ja zaraz jadę do sądu na sprawę Mariusza, pobici tej agentki ubezpieczeniowej. Tu masz receptę. Proszę cię, idź do apteki, wykup te leki, dobrze? Nie, nie chcę. Wiesz, jak ludzie mnie widzą, to Mariusz się pytają. Czy naprawdę myślisz, że Mariusz ją zabił? Tak zabić swoją żonę, matkę swojego dziecka? Mamo, nie wiem, ale ta sprawa śmierdzi na kilometr. Te zarzuty, co on ma, to choinki nie spadły. Mało to wariatów na świecie. Wszyscy wiedzą. On naszej Marysi nie był wierny. Proszę się przedstawić. Roxana Młotek. Ile pani ma lat i gdzie pani mieszka? Jestem Sosnowca, mam 25 lat. A czym się pani zajmuje? Pracuję jako agentka w towarzystwie ubezpieczeniowym. Rodzina dla oskarżonego? Nie. Zupełnie obcy człowiek dla mnie. Pouczam obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. To pani rozumie, tak? Tak, rozumiem. Proszę powiedzieć, co pani wiadomo w tej sprawie? Wysoki Sądzie, ten oto kretyn mnie pobił. I niech nie udaje, że tego nie pamięta. Zrobił to przy ludziach, w miejscu publicznym i musi za to zapłacić. Mało ci, już wystarczająco mnie upokorzyłaś. Zrobiłaś ze mnie mordercę, oszusta. Czego jeszcze chcesz? Podła, suka. Proszę oskarżonego, proszę wstać. Jeżeli jeszcze raz usłyszę takie słownictwo, opuści pan salę rozpraw. Proszę usiąść. Wysoki Sądzie, powiedziałam mu, co z tą polisą, że na pieniądze może nie liczyć, a mieć tylko same nieprzyjemności, bo sprawę daliśmy już do prokuratury. I wtedy wpadł w szał, zupełnie jakby rozum stracił. Czyli jak dokładnie się zachowywał oskarżony? Potraktował mnie tak, że straciłam przytomność, miałam rozcięty łuk brwiowy, wybite dwa przednie zęby, złamany nos i jeszcze w szpitalu okazało się, że mam lekkie wstrząśnienie mózgu. Dobrze, a jak do tego doszło, że pani doznała tak poważnych obrażeń? Nie wiem. Straciłam przytomność. Wysoki Sądzie, ja nic nie pamiętam. Jedyny obrazek, jaki został mi w pamięci, jest taki, że on podnosi się z fotela i chwyta za fotel, za stolik, przy którym siedzieliśmy. Skoro tak, to może ktoś inny jest sprawcą tych obrażeń, a nie mój klient? A niby kto? Ten kretyn mnie tak załatwił. Może powiesz sądowi, od kiedy dla ciebie jestem kretynem, co? Od momentu, kiedy mnie oszukałeś. Ja przez ciebie mogłam stracić pracę. Podejrzewali mnie, że jestem z tobą w zmowie i że z tobą chcę wyłudzić pieniądze. Wysoki Sądzie, to kłamstwo, ona kłamie. Nie można, Wysoki Sądzie. Proszę powiedzieć sądowi, czy miała pani romans z oskarżonym? Nie wiem, o czym pan mówi. W tym miejscu, Wysoki Sądzie, wnoszę o odtworzenie materiału filmowego. Jest to dowód numer 3. Bardzo proszę, pani Aniu. Wysoki Sądzie, to było tak. Ja i ona mieliśmy romans. On zaczął się krótko po tym, jak moja żona podpisała z nią tę polisę. No, wstydzę się, że tak było, ale no, kłamać teraz nie będę. Ja nie ukrywam, było mi z nią dobrze, ale mówię teraz tylko o łóżku. Dla mnie to był tylko i wyłącznie seks. Tylko. Żadnych uczuć czy coś takiego. No ale ona to chyba na coś więcej liczyła. Pitu, pitu, stary, przestań tutaj ściemniać. Kto mi opowiadał o rozwodzie i o tym, że zostawi żonę? Kłamałem. No co się tak teraz patrzysz? Kłamałem, a ty byłaś głupia i mi w to uwierzyłaś. Teraz, pani sędzio, sprawy mają się tak. Zmarła moja żona, wcześniej chorowała i ja gdzieś tak przez miesiąc z Roxaną Młotek nie miałem absolutnie żadnego kontaktu. Natomiast po śmierci żony ja się z nią skontaktowałem i powiedziałem, że chcę się spotkać w sprawie tej polisy.
No więc spotkaliśmy się, ja przekazałem jej wszystkie papiery, ale na spotkaniu służbowym się skończyło, nic więcej. Natomiast po tygodniu zadzwoniła do mnie i powiedziała, że chce się spotkać. I zgodził się pan na to spotkanie? No tak. Proszę opisać sądowi jego przebieg. To było tak, że ona zaprosiła mnie do siebie do domu. Jakaś tam muzyczka, sryczka, jakieś winko, odkryte ramionka, no i tekst. Kochanie, ja jestem wolna, ty jesteś wolny. Weźmiesz z polisy te 750 tysięcy, no i możemy zaczynać wspólne życie z dala od Sosnowca, gdzieś w jakimś ciepłym kraju. No, ale ja po 2 latach romansu chyba miałam prawo tego od ciebie oczekiwać. Tylko, że wysoki sądzie, jak ja jej powiedziałem, że z nami koniec, że mam wyrzuty sumienia, że z nią romansowałem i ukłamywałem żonę, to ona powiedziała, że teraz tego pożałuje i że nie daruje mi, że z nią zrywam. No i od tej pory zaczęły się wszystkie moje problemy. Nagle to jej towarzystwo ubezpieczeniowe zaczęło mi po prostu rzucać kłody pod nogi. Zaczęli mi oskarżać, no i koniec końców trafiłem do aresztu. I za co? Za to, że jednej pindzie pokazałem drzwi? Proszę oskarżonego, koniecznie chce pan opuścić salę? Przepraszam, wysoki sądzie, ale po prostu z nerwów. To się już więcej nie powtórzy. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać, jeśli mogę. Jeżeli to ma związek ze sprawą. No właśnie, bo o to pobicie chodzi. Bo mi się osobiście wydaje, że ona to pobicie sfingowała. Rany boskie, mam rozumieć, że ta kobieta się sama pobiła? Nie, no sama nie. Nie wiem, może to ten jej brat ją pobił, albo ten drugi, co był z nimi wtedy w kawiarni. Przecież to wszystko jest proste. Wysoki sądzie, ja naprawdę jestem ofiarą jakiejś kosmicznej zmowy między opuszczoną kobietą, a niepoważnym towarzystwem ubezpieczeniowym. To wszystko? Tak, to wszystko. Dziękuję, proszę usiąść. Czy pani chciałaby się odnieść do tego, co powiedział oskarżony? Tak, wysoki sądzie, to są po prostu głupoty. Głupoty. On mnie pobił wtedy, kiedy zaczął mu się grunt pod nogami palić. Błagał mnie, żebym sprawę z szefostwem załatwiła tak, żeby smrodu nie było. I to są jego słowa. A jak mu powiedziałam, że za późno, to wykrzykiwał, że nie po to ze mną łaził do łóżka, że mu teraz pieniędzy nie chciała wypłacić. To wszystko? Tak, wysoki sądzie. Są pytania? Nie, dziękuję. Więcej nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę usiąść i poprosimy teraz pokrzywdzonego Rajmunda Młotka. Młotek Rajmund, proszę na salę. Proszę podejść. Proszę się przedstawić. Nazywam się Rajmund Młotek. Ile pan ma lat i gdzie pan mieszka? Mam 23 lata, mieszkam w Sosnowcu. A czym się pan zajmuje? Jestem właścicielem kawiarni, moje marzenie. Właśnie tej kawiarni, gdzie ten pajac pobił moją siostrę i zdemolował mi cały lokal. Ja byłem w prokuraturze, złożyłem wniosek o odszkodowanie. Biegły uznał, że demolka pana Malinowskiego kosztowała mnie 20 tysięcy złotych. No, wydaje mi się, że to jest troszkę mało, ale trudno. No, chociaż tyle ten świr mi zapłaci. Wysoki sądzie, od czasu, kiedy moja żona zmarła, spotykają mnie same nieszczęścia. Nie wiem, no, to wygląda tak, jakby wszyscy sprzysięgli się przeciwko mnie. Nie wiem, mi się wydaje, że to wszystko, co się teraz dzieje, to jest po prostu jakiś koszmarny sen. Ja nie ukrywam, że ja już myślałem, żeby skończyć ze sobą, ale wysoki sądzie, ja mam synka. Jasiek ma tylko 5 roku i on naprawdę nie potrzebuje. I ja dla niego udowodnię, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotyka, to jest zmowa. Ale jaka zmowa, człowieku? Wysoki sądzie, ja nie rozumiem. Albo ten człowiek ma nierówno pod sufitem, albo jest totalnym głupkiem. No, udaje tutaj, no. Ale proszę świadka, proszę tego rodzaju uwagi zachować dla siebie. Jest pan rodziną dla oskarżonego? Nie. Rozumiem. Pouczamy o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Tak, znam tą formułkę na pamięć. Kiedyś przekręciłem parę faktów, no i na sprawie dostałem wyrok w zawieszeniu. Także, wysoki sądzie, nie mam zamiaru wybierać się w najbliższym czasie do więzienia, więc kłamać nie będę. Niech mi pani do jasnej cholery da to lekarstwo. Jest mi bardzo potrzebne dla dziecka. Bez tego może się udusić. Niech pani pójdzie do lekarza. Nie wydam pani tego bez recepty. I proszę nie krzyczeć. Będę krzyczała, bo ja bez tego lekarstwa nie wyjdę. A moja teściowa, no, nie ma jej. Wróci jutro, może pojutrze. A dziecku to lekarstwo może być w każdej chwili potrzebne. Skoro to pani dziecko, to chyba sama pani może iść z nim do lekarza. Niech mi pani nie poucza. Ja bez tego lekarstwa nie wyjdę. Ja... Oh.
O tym już za chwilę. Przecież ten Mundek Młotek to jest zwykły gangster. Nie pasuje mi, że taki gołodupiec srami w życiorys, no. Akt zgonu został sfałszowany. Może ona sfałszowała jakieś badania lekarskie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No dla mnie to jest jakiś psychopata, no chory człowiek. Zostańcie z nami. Agentka ubezpieczeniowa Roxanna Młotek została brutalnie pobita. Oskarżonym o to pobicie jest Mariusz Malinowski. Oskarżony wpadł w szał, kiedy usłyszał, że nie dostanie pieniędzy z polisy po zmarłej żonie. Na sali sądowej okazuje się, że sprawa ma drugie dno. Roxanna Młotek i Mariusz Malinowski mieli romans. Niech mi pani nie poucza, ja bez tego lekarstwa nie wyjdę, ja... Oh. To co pan wie w tej sprawie? To było tak. Około godziny 6:00 przyszła do mnie moja siostra Roxanna. Przyszła do mnie do kawiarni. No tam spotkała się z tym Malinowskim. Lokal był pusty, z wyjątkiem mojego kolegi, Jeremiego, który siedział przy barze. No, pamiętam to jak dziś, ponieważ chłopaka, który na co dzień pracuje u mnie za barem, puściłem wcześniej do domu i sam poszedłem na zaplecze. No i tam nagle słyszę taki mega głośny hałas, jakby huk. No i jak pan zareagował? No jak zareagowałem? No odruchowo, tak. Wybiegłem, no ratować ludzi, sprzęt. I widzę, jak ten pajac szaleje mi na sali. Wziąłem w nerwach za telefon i zadzwoniłem po policję. A co oskarżony w tym czasie robił? Oskarżony w tym czasie, wysoki sądzie, jak opętany, rzucał stolikami, no jednym, drugim, w lustro, w szyby w oknie. Mało tego, wysoki sądzie, doniczkami powybijał mi wszystkie butelki, które znajdowały się za barem. No dla mnie to jest jakiś psychopata, no chory człowiek. A co w tym czasie robiła pana siostra? Jej siostry w pierwszej chwili nie widziałem. Myślałem, że zwiała. Nawet i lepiej pomyślałem, tak? Na ulicy jest bezpieczniej. No ale odwracam się w stronę stolików, gdzie siedziała z panem Malinowskim, a tam na podłodze wystaje jakaś noga. No rozpoznałem, to była noga mojej siostry. No podleciałem do niej, by jej pomóc. A w jakim stanie była siostra? Siostra totalnie odleciała, to znaczy no, nieprzytomna była. Wysoki sądzie, buzię całą we krwi miała. No. Ja nie wiem, aż mi takie ciarki po plecach przeszły, bo pomyślałem, że on po prostu ją zabił. No. Że po prostu wziął stolik i uderzył ją w głowę i zabił. Na szczęście oddychała, więc zadzwoniłem po pogotowie. Czyli nie widział pan, jak dobrze rozumiem, tego, żeby... Oskarżony uderzył pańską siostrę, bądź rzucił w nią stolikiem. Proszę pana, jak już mówiłem, byłem na zapleczu, ale co to ma do rzeczy? No, któż by to mógł zrobić, jak nie on? Wie pan, ja nie bardzo rozumiem. Najpierw przyglądał się pan temu, jak oskarżony miał rzekomo demolować pański lokal. Później, po tym jak ten lokal zdemolował, pozwolił pan mu wyjść na ulicę. Proszę pana, no, nie rozumiem tego, jak to się stało, że pan po prostu go nie zatrzymał, że pan pozwolił mu wyjść, uciec. No ale proszę pana, no co ja mogłem zrobić? Gdyby pan widział gębę tego wariata, jak demolował mój lokal i nagle zaraz po tym wyszedł przez stłuczoną szybę na ulicę, no nie próbowałem nawet go zatrzymać, no bałem się, że pokaleczę się o stłuczone szkło, które leżało na ziemi. A może to, proszę pana, pańscy koledzy pomogli oskarżonemu wyjść przez szybę w oknie na ulicę? Proszę pana, jacy koledzy? Zresztą po co mieliby to robić? Proszę pana, czy to prawda, że mafia ochrania pańską kawiarnię? Wysoki sądzie, na mieście krążą pogłoski, że jestem jakiś szemrany, tak, że mafijny chłopak z miasta, ale ja bardzo bym prosił, by ta pani protokolantka dodała do tej notatek z tej rozprawy, że Rajmund Młotek, syn Marcina, lat 23, urodzony w Sosnowcu, nigdy, powtarzam panie obrońco, nigdy nie miał i nie ma żadnych kontaktów z grupą przestępczą ani układem mafijnym. Panie Młotek, ale może pan jednak będzie zwracał się do sądu, dobrze? Przepraszam, wysoki sądzie, no troszkę już mnie denerwują te wszystkie oszczerstwa. Czy są do pana pytania? Ja dziękuję. Ja nie mam więcej pytań, dziękuję. Dziękujemy w takim razie. Proszę usiąść.
Proszę Państwa, świadek Jaromir Płaska nadesłał zaświadczenie, że przebywa w Irlandii. Termin powrotu świadka jest nieznany, w związku z tym sąd zarządza odczytanie zeznań świadka z postępowania przygotowawczego. Czyli ja dobrze zrozumiałem, że ten świadek, który miał widzieć, jak mój klient rzekomo miał zdemolować lokal pana Młotka i pobić jego siostrę, notabene kolega pana Rajmunda Młotka, nie stawi się przed sądem, tak? Dobrze pan zrozumiał, panie mecenasie. No niewątpliwie jest to bardzo na rękę panu, panie prokuratorze, bo niestety nie będę mógł zadać pytań temu świadkowi, choć miałem ich kilka i były bardzo ciekawe. Ale chyba pan nie insynuuje, że to ja załatwiłem świadkowi pracę w Irlandii, żeby się nie mógł stawić w sądzie. No mam nadzieję przynajmniej. Panie prokuratorze. Przepraszam, wysoki sądzie, ale ta insynuacja jest nie na miejscu co najmniej. Panie prokuratorze. Proszę usiąść. Dziękuję. Ujawniam zeznania świadka z karty 12-13. Ten Malinowski siedział przy stoliku z siostrą Mundka, Roxaną. W pewnym momencie chwycił stolik, przy którym siedzieli, i rzucił nim w Roxanę. Trafił ją w głowę, Roxana przewróciła się i straciła przytomność. A ten Malinowski usiadł na niej i walił ją pięściami po twarzy. Później wstał i stolikami i doniczkami rzucał po całej kawiarni, ale głównie w butelki za barem, w lustra, w szyby w oknie. Chciałby się pan ustosunkować do tego, co odczytałam? Wysoki sądzie, to są same kłamstwa. Przecież ten gość to jest znajomy tej całej Roxany i jej brata. Przecież on jest z nimi w zmowie i tyle. Rozumiem, dziękuję. Proszę usiąść. W takim razie poprosimy kolejnego świadka, Jacka Węgierskiego. Świadek Jacek Węgierski. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Jacek Węgierski, mam 30 lat. Gdzie pan mieszka i czym się zajmuje? Mieszkam w Sosnowcu, pracuję na kasie w supermarkecie. Rodzina dla oskarżonego? Nie, Mariusz to jest mój kolega, można powiedzieć nawet, że przyjaciel. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Tak, wiem, powiem prawdę. Co pan wie w tej sprawie? Jak dla mnie, wysoki sądzie, to jest jasne, że Mariusz zadarł z tymi z mojego marzenia. No i oni się po prostu teraz mszczą za to, że on im podskoczył. Ale proszę wyjaśnić, o czym pan mówi? Rany, co tu wyjaśniać? Przecież ten Mundek Młotek to jest zwykły gangster. Bryka, laski z agencji, dragi u niego można dostać. No, poza tym na mieście krążą słuchy, że on się haraczami zajmuje. No i w ogóle, jeżeli ktoś zadrze albo z nim, albo z jego rodziną, to on jest bezwzględny. Wysoki sądzie, przepraszam bardzo, ale ten człowiek mnie rozśmierza. No. Uderza w mój ten autorytet. Ja jestem bardzo porządnym obywatelem. Chodzę na wybory, płacę podatki. Mało tego, jako jedyny sponsoruję dzień dziecka w przedszkolu. I nie pasuje mi, że taki gołodupiec srami w życiorys, no. Panie Młotek, proszę wstać, skoro jest pan porządnym obywatelem. No tak, wysoki sądzie, ja wszystko rozumiem. Ja po prostu już mam dość tych oszczerstw. Troszkę się zdenerwowałem. Panie Młotek, za takie zachowanie zostaje pan ukarany karą porządkową w wysokości 1000 zł. A teraz proszę usiąść. Przepraszam. Proszę powiedzieć, co konkretnie pan wie na temat wydarzeń z dnia 2 lutego? To było tak, że 2 lutego Mariusz do mnie zadzwonił i powiedział, że idzie się spotkać z tą laską, co mu robi problemy z polisą po Marysi. Gadał, że on ma tego wszystkiego dosyć. Że to wszystko, co się dzieje w jego życiu, to jest normalnie horror. I stwierdził, że to przez to, że kiedy jeszcze żyła Marysia, to on miał romans z tą od polisy. Ale proszę przejść do tego dnia, czyli do 2 lutego. No, znaczy, on mi powiedział, że ona się Młotek nazywa. No i że on się umówił z nią w tym moim marzeniu. To ja mu powiedziałem, że on chyba tam nie ma zamiaru iść, bo żywy stamtąd nie wyjdzie. I to na to oskarżony? No, zachował się jak idiota. Powiedział, że on i tak tam pójdzie mimo wszystko. No to ja mu powiedziałem, że mogę pójść przed nim, oblukać teren, zobaczyć, kto tam jest, co robią. No i on wtedy zdecyduje, czy iść, czy nie iść. Poszedł pan do tej kawiarni? No jakieś 15 minut, zanim Mariusz się tam zjawił. I było tak, był tam Mundek Młotek, ta laska, co tutaj siedzi, i taki jeszcze jeden Płaski na niego wołają, bo on się jakoś tak nazywa. No i stali przy barze i gadali. A słyszał pan, czego dotyczyła ta rozmowa? Mówiła, że niby ją oszukał. I wtedy powiedziała, że ten koleś właśnie to Mariusz Malinowski i że ona się z nim tutaj umówiła. A co jeszcze mówiła pani Młotek wtedy? Powiedziała, że w robocie to ona sobie poradzi. Ale on ją jeszcze tak na lodzie w życiu zostawił i za to powinien dostać niezły łomot.
I te wszystkie rozmowy były prowadzone w pana obecności? Pani Młotek o tym mówiła ze swoim bratem i kolegą? Tak głośno? Nie, nie, Wysoki Sądzie. Oni cicho między sobą rozmawiali, ale jak ja przy barze stałem, to ja to wszystko słyszałem. W pewnym momencie Mundek nawet się zorientował, że mogę ich podsłuchiwać, kazał im przestać gadać. Podszedł do mnie, spytał, co podać. Wziąłem tam pierwszy lepszy sok, wypiłem na szybko, wyleciałem, żeby zadzwonić, ostrzec Mariusza, że laska kolesi na niego ustawia, żeby mu że go pobiją. Czyli ostatecznie nie był pan świadkiem tego wydarzenia w tej kawiarni? No nie, bo ja byłem umówiony wtedy na 7 z dziewczyną do kina i już musiałem się zbierać. Czy to wszystkie pytania? Tak, ja już dziękuję. Ja więcej nie mam, dziękuję. Wysoki Sądzie, ja mogę coś jeszcze dodać? Proszę. Bo przy sądu mi jest żal Mariusza. Bo ta cała agencja, w której Marysia miała policję, to jest banda naciągaczy i złodziei. Bo w zeszłym roku złamałem nogę w pracy. Mi się normalnie należało 3000 odszkodowania. Wyobraźcie sobie sąd, że oni się przez pół roku o te marne 3000 ze mną ganiali. I tak tego nie dostałem, a tam zaledwie 1700 zł. Jeżeli chodzi o sprawę, to wszystko? Tak, Wysoki Sąd. To dziękuję. Proszę usiąść i poprosimy kolejnego świadka, Sandrę Kręcioch. Świadek Sandra Kręcioch. Pani imię i nazwisko? Nazywam się Sandra Kręcioch. Ile pani ma lat i gdzie pani mieszka? Mam 30 lat, mieszkam i pracuję w Sosnowcu. Rodzina z oskarżonym? Niestety. To jest mąż mojej zaginionej siostry Marysi. Jakiej zaginionej? Sandra, niech do was wszystkich wreszcie dotrze, że Marysia nie żyje. Umarła. Nie ma jej. Nie ma jej. To prawda. Tylko, że Wysoki Sądzie, akt zgonu, który przedstawił mój szwagier, został sfałszowany, a lekarz, który go wystawił, jest aresztowany, tak jak Mariusz. Ciało rzekomo zostało skremowane, tylko nie ma prochów. A urna złożona na cmentarzu w kolumbarium jest pusta. Nie, no pewnie. No, może ktoś wkradł się do tej urny i wyrzucił te prochy. A może to ty byłaś, co? Może ty jesteś głupi albo chory psychicznie. To ja się ciebie pytam, gdzie jest moja siostra? Co z nią zrobiłeś? Pozwól nam przynajmniej urządzić jej godny pogrzeb. Czy ty wiesz, co teraz przeżywa moja matka? Jak ona się czuje? Ale proszę państwa, dosyć już tej dyskusji. Jako szwagierce oskarżonego przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Chce pani z tego prawa skorzystać? Nie, nie, nie. Ja będę składała zeznania. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Co pani może powiedzieć w tej sprawie? No, tego 2 lutego to ja byłam wezwana na policję w celu złożenia zeznań. Ja nie wiedziałam, o jakie zeznania chodzi, po co, dlaczego. A na miejscu okazało się, że to na okoliczność śmierci mojej siostry. Zaraz po tych zeznaniach pobiegłam do Mariusza, no i mówię mu, że mnie przesłuchiwali, że coś mi tu nie pasuje. No chciałam, żeby mi powiedział, o co chodzi. A on jakiegoś szału dostał. Złapał mnie za gardło i zaczął dusić. No kłamiesz, no perfidnie kłamiesz. Przecież ja się z tobą 2 lutego nie widziałem. Panie Malinowski, udzieliłam panu głosu. Proszę powiedzieć, co działo się dalej? No więc jak on już mnie złapał za to gardło i zaczął dusić, to nagle zadzwonił jego telefon. On go odebrał i chwilę z kimś rozmawiał. A zapytała pani, o kogo chodzi? Tak. Powiedział, że chodzi o Roxanę Młotek, jakąś agentkę ubezpieczeniową. On podczas tej rozmowy był bardzo zły, zdenerwowany okropnie. On mówił, że ją zabije, że to ona nasłała na niego policję. No, cały czas krzyczał, że ona chce mu życie zmarnować, że ją zostawił, no, że się mści. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. A uwierzyła pani wtedy szwagrowi? Nie, już wtedy przestałam wierzyć jego słowom. Dlaczego? Dlatego, że powoli zaczęło do mnie docierać, że Mariusz oszukał nas wszystkich. Nas wszystkich, jeśli chodzi o śmierć Marysi. To wszystko, te zeznania na policji, to wszystko wydaje się takie dziwne. Naprawdę, bardzo podejrzane. Ale proszę to rozwinąć, no co ma pani na myśli? On, czyli Mariusz, jest właścicielem 3 salonów kosmetycznych. Ma jeden u nas w Sosnowcu, jeden w Raciborzu, a jeden w Bytomiu. I nagle na początku grudnia on i Marysia, zaraz po urodzeniu dziecka, wyjechali do Niemiec.
Wytłumaczyli wszystkim, że muszą dorobić, że jakieś interesy. Dziwne się to dla nas wszystkich wydawało. Interesów miała przypilnować jego mama, czyli teściowa Marysi. I nagle, tuż przed samymi świętami, Mariusz dzwoni i mówi, że Marysia nie żyje, że wdały się jakieś komplikacje poporodowe. No bo to właśnie tak było. Nagle wdało się jakieś zakażenie czy coś takiego. Żona to na początku zbagatelizowała, ale potem jak już trafiła do lekarza, no to on już nic nie mógł zrobić. To naprawdę wszystko się błyskawicznie potoczyło. To dosłownie w ciągu, nie wiem, kilku godzin Marysia po prostu umarła. Nie wiem, to była jakaś pepsa czy sepsa, no cholerstwo jakieś. Mariusz, nie kłam, choć teraz nie kłam. My, Wysoki Sądzie, chcemy tylko jednego, żeby on powiedział, co się naprawdę z nią stało. Ale umarła. No Sandra, zrozum, Marysia nie żyje. A te wszystkie bajki, które opowiada ta tutaj, to są no po prostu zmyślone. Ja nie wiem, ja zrozum, ja miałem z nią romans. I on się zaczął jeszcze jak Marysia żyła. A po jej śmierci, no ja dałem jej kosza i ona po prostu od tej pory się na mnie mści. Nie wiem, może to ona wykradła te prochy z tej urny, może ona sfałszowała jakieś badania lekarskie, nie wiem, naprawdę nie wiem. No, chyba nie podejrzewasz, że byłbym zdolny do sfingowania śmierci własnej żony. Przecież doskonale znasz Marysię i dobrze wiesz, że ona by na taki przekręt się w życiu nie zgodziła. Skończmy już tą szopkę, Mariusz. Co? Ja pani nie znam. Marysia, ty żyjesz? Wysoki Sądzie, oni wynajęli aktorkę, żeby moją żonę udawała. Czy mam rozumieć, że nazywa się pani Maria Malinowska? Tak. Ma pani jakiś dokument tożsamości? Niestety nie. Kiedy niby umarłam, mąż oddał mój dowód osobisty w Urzędzie Miasta. Paszport gdzieś schował, a inne dokumenty zniszczył. Nie mam żadnego dokumentu. Wysoki Sądzie, to jest moja siostra. To jest Maria. Rozumiem. Pani Kręcioch, proszę w takim razie teraz usiąść. Pani Maria Malinowska zostanie przesłuchana w charakterze świadka. Proszę nam się przedstawić. Maria Malinowska. Gdzie pani teraz mieszka? Od prawie 3 miesięcy ukrywam się w domu mojej teściowej, czyli tam, gdzie mieszkałam z Mariuszem, zanim nie zniknęłam. Ponieważ oskarżony jest pani mężem, ma pani prawo odmówić składania zeznań. Mariusz, ja muszę mówić. Obiecałam to mojej mamie. Zrozum mnie. Wiesz co? Ja już z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Zapamiętaj, w dniu dzisiejszym zniszczyłaś naszą przyszłość. Ale ja musiałam wyjść do apteki. Pani sędzio, nasz synek ma astmę i teściowa wyjechała w interesach. I okazało się, że lekarstwo się kończy. Poszłam do apteki. Z Jaśkiem została siostra Mariusza. No musiałam pójść. I wtedy w tej aptece pojawiła się moja mama. Jak mnie zobaczyła, to mama jest w szpitalu. Zawał. Myśmy zaplątali się z Mariuszem. Strasznie. Ja proszę pani sędzino, żeby pani nas zrozumiała. Popełniliśmy błąd, ale nie chcieliśmy źle. Ale na temat wydarzeń z 2 lutego, co pani może powiedzieć? Jakoś tak około południa pojawiła się moja siostra i chciała wyjaśnić od Mariusza, dlaczego policja przesłuchuje ją na temat tego, co się ze mną stało. Byłam schowana w piwnicy, ale słyszałam, jak Mariusz krzyczy, jak się na nią wydziera. Także jak szedł na to spotkanie z panią Młotek, to był zdenerwowany. Ale tylko na tej podstawie twierdzi pani, że to mąż pobił panią Młotek i dokonał tych zniszczeń? Nie, bo jak wrócił z tego spotkania, to no przyznał się, że ją pobił, że urządził burdę i zdemolował tę kawiarnię. Myśmy się już pakowali. Chcieliśmy wyjechać z Polski, uciec przed policją, sądem. Ale wtedy weszła policja i zatrzymała mojego męża. Ja zdążyłam się schować. Ale proszę mi powiedzieć, po co było to wszystko? To umieranie na niby, to chowanie się? Długi. Komornicy. No, mamy 500 000 złotych długów. O setkach nie wspomnę. No i najpierw to myśmy chcieli normalnie banki spłacić, no ale
Nie dawaliśmy rady. I popełniliśmy błąd. Jaki błąd? Pożyczyliśmy te pieniądze od... od takich ludzi od czarnych interesów. No od mafii, no. Oni nas zaczęli straszyć. Grozić, że nie jak oddamy ich tych pieniędzy do połowy marca, to zabiją naszego synka. To oni wymyślili sposób z polisą. A my, no... no widzieliśmy, że nie mamy wyjścia i... zgodziliśmy się. Ale pani sędzio, te pieniądze z mojej polisy to tylko, żeby jakoś stanąć na nogi. Jak pani chciała dalej żyć? Sprzedalibyśmy wszystko. I za te pieniądze urządzili się gdzieś w Europie. Tak planowaliśmy. Czy są jeszcze do pani pytania? Nie w tym postępowaniu, dziękuję. Nie mam więcej, dziękuję. Proszę usiąść. Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że sytuacja, której wszyscy byliśmy świadkami, jest niezmiernie trudna. Sytuacja, w której do sądu przychodzi kobieta, która ma swój grób na cmentarzu i składa zeznanie przed sądem, jest co najmniej niecodzienna. Ale w Wysoki Sądzie, pozostawiając to na chwilę na uboczu, proszę, by sąd zwrócił uwagę jedynie na to, że ta sprawa dotyczy pobicia i zniszczenia mienia dokonanego przez oskarżonego. Te inne wątki, bardzo istotne, które ujawniły się podczas tego procesu, będą przedmiotem zainteresowania prokuratury, to gwarantuję. Ale to sprawa o pobicie i zniszczenie mienia. Dlatego proszę, by sąd uznał winę oskarżonego i za pobicie Roxanny Młotek wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, a za zniszczenie mienia Rajmunda Młotek karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Proszę, by sąd wymierzył karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Rajmunda Młotek kwotę 20 tysięcy złotych. Sądzę, że to będzie sprawiedliwy wyrok w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Dla pana prokuratora motywacja, która przyświecała oskarżonemu wówczas, kiedy pobił panią Młotek i kiedy zdemolował lokal należący do jej brata, jest bez znaczenia. Ale myślę, Wysoki Sądzie, że dla sądu ta motywacja ma kluczowe znaczenie i Wysoki Sądzie, właśnie zwracając uwagę na tę motywację, sąd będzie podejmował decyzję, jaką karę oskarżonemu wymierzyć. Wysoki Sądzie, do czego jest zdolny człowiek, aby spłacić dług, aby wyrwać się z matni kolejnych pożyczek. Państwo Malinowscy poszli na współpracę ze zorganizowaną grupą przestępczą. Po to tylko, żeby uzyskać pieniądze na spłatę długów. I Wysoki Sądzie, jak bardzo musieli być zdeterminowani, jak bardzo musieli się obawiać o życie swojego dziecka, że przyjęli propozycję tej zorganizowanej grupy przestępczej, aby sfingować śmierć pani Malinowskiej. Natomiast Wysoki Sądzie, co do wymiaru kary, to ja bym prosił w imieniu oskarżonego, aby sąd wymierzył oskarżonemu karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ponieważ obawiam się, że w tych innych procesach, o których mówił pan prokurator, które na skutek jego działania znajdą swoje ujście w sądzie, niestety zapadną wyroki surowsze, aniżeli w tym postępowaniu. Dziękuję. Dziękuję. O co oskarżony prosi sąd? Wysoki Sądzie, proszę o zrozumienie i w miarę łagodną karę. Dziękuję. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy Mariusza Malinowskiego uznaje go za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i wymierza kary. Za uszkodzenie ciała Roxanny Młotek
2 lata pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia 1 rok pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4. Zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody przez wpłacenie na rzecz Rajmunda Młotka kwoty 20 tysięcy złotych w terminie 1 roku od uprawomocnienia się wyroku, przeproszenia pokrzywdzonej Roxany Młotek. Dziękuję, proszę usiąść. Oskarżony Mariusz Malinowski popełnił 2 przestępstwa zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Kiedy oglądałam te zdjęcia, kiedy widziałam pobitą twarz pokrzywdzonej, prawie nie miałam wątpliwości, że w tej sprawie za to pobicie powinna zapaść bardzo surowa kara. Kara bezwzględna, kara nawet 3-4 lat pozbawienia wolności. Pana szczęściem jest to, że nie był pan dotychczas karany, że ma pan maleńkie i chore dziecko i że na to dziecko i na żonę powinien pan pracować. W ocenie sądu społeczeństwo nie powinno płacić za pana błędy. Dlatego też sąd wymierzył panu karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ale ma pan obowiązki. Musi pan naprawić szkodę, musi pan przeprosić pokrzywdzoną. Jeżeli z tych obowiązków pan się nie wywiąże, pójdzie pan na 2 lata do zakładu karnego. Proszę państwa, ta sprawa o jednej rzeczy przypomina. Nie wolno wchodzić w żadne układy z przestępczością zorganizowaną. Nigdy w życiu by pan tego długu nie spłacił. Zawsze byłyby jakieś odsetki i zawsze szantażowano by pana tym, co pan zrobił, że zgodził się pan na taki układ. Mam nadzieję, że tutaj ta nauczka będzie już na całe życie, że coś pan zrozumiał. Dziękuję, to wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Za próbę wyłudzenia ubezpieczenia sąd skazał Marię i Mariusza Malinowskich na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.